Zrobiła nam się fajna wspólnota w okolicy. Jest architekt, profesor jeden, jakiś gwiazdor seriali. Polska wieś. Żyje się na pewno inaczej. Żyje się spokojniej. Czasami jak jadę z Kunkowej do Ujścia Gorlickiego, mam jakieś 8 kilometrów, to nie miałam żadnego samochodu. Żadnego. I czujesz się jedyny na świecie. Dla mnie zbudowana droga, dla mnie wymalowany pejzaż. Tak rodzi się nowe, wsi spokojna, wsi wesoła. Jest coś w tym takim doświadczeniu, że spotyka mnie coś wyjątkowego. Warszawa ma w swojej energii coś takiego, że po pierwsze bardzo trzeba intensywnie pracować, żeby zarobić na te wszystkie kredyty i na te wszystkie pokusy, które są w dużym mieście. Tutaj tych pokus jest o wiele mniej, co właśnie powoduje to, że nagle okazuje się, że mamy trochę więcej czasu, że możemy zanurkować w głąb, a w głębi trzeba się rozluźnić, żeby się utrzymać na tej głębi, więc trzeba zacząć świadomie oddychać, trzeba zacząć świadomie spędzać czas i to wszystko nam się powoli tutaj udaje. Spotykamy się, pracujemy bez napięcia, bez jakiegoś konkurowania, właśnie bez konkursów, bez jakichś festiwali. Robimy tematy, które nas interesują, które do nas przychodzą, bierzemy z tego, co jest, mieszamy w kotle, mówiąc metaforycznie, i dzielimy się tym ze społecznością, która okazało się, że bardzo tego potrzebuje. Wydawało nam się, że oni tego nie potrzebują, a okazało się, że mają ogromną przestrzeń w sercu, żeby nas po prostu przyjąć z tymi tematami i udaje nam się, co jest dla mnie niezwykle radosną rzeczą, tworzyć wspólnotę. Po prostu tworzyć wspólnotę taką beskidzką, taką duchową, piękną. Ale tu jest pięknie. Ja zapomniałam, że może być tak świątkowo. Dym z kominów unosi się nad wioską. Nad dachami tworzy się taki gęsty kożuch z mgły. No, gdybym miała talent Chagalla, to bym sobie to namalowała. Intuicja mi podpowiadała, że jakiś czas w Warszawie się domyka. Zaczęłam tutaj częściej przyjeżdżać z moim partnerem. Potem byłam w ciąży z Jadwigą, która ma lat 3, moją córeczką, trzecią. I pomyślałam, że czas na zmianę, czas w ogóle na jakieś przeorganizowanie życia, może nawet zmiana całej przestrzeni życiowej. Zaczęliśmy bardzo często spędzać czas tutaj w Beskidzie Niskim. U moich rodziców wrócili jakby do domu mojej mamy. I czułam bardzo głęboko, jak we mnie pracuje ta ziemia, że jak tylko przekraczam Tarnów i jadę tutaj na południe, to czuję, że po prostu od razu oko moje lubi ten krajobraz. Czuję się właśnie już coraz lepiej i czuję, jak to we mnie pracuje, jak to we mnie wchodzi. Zaczęłam się rozluźniać po prostu. Chyba o to najbardziej mi chodzi. Ja się tutaj po prostu zaczęłam rozluźniać. Cudowny jest ten home office. Wszystko mogę robić stąd. Z łąki. Z nadruczaju. Z lasu.
No chyba, że zjawiają się drwale. Ale wtedy zawsze mogę iść przecież kawałeczek dalej. Ja jestem absolwentką Akademii Teatralnej Wydziału w Białymstoku, Wydziału Lalkarskiego. I w 98 roku zaczęłam pracę w Teatrze Lalka. Uwielbiałam tę pracę, trafiłam tam na fantastycznych ludzi, na jakiś bardzo dobry czas dla tego teatru, gdzie bohaterem było dziecko. Ja jestem filigranową 1,50 m aktorką, więc zapotrzebowanie na takiego bohatera dziecięcego było ogromne. Ja świetnie spełniałam te oczekiwania i wcielałam się w wiele postaci dziecięcych. Bardzo lubiłam ten czas. Pracowałam równolegle w telewizji, prowadziłam taki program Budzik. Po 2010 roku bardzo intensywnie pracowałam z Michałem Walczakiem. To jest reżyser takiego średniego pokolenia, jest teraz dyrektorem Teatru Rampa w Warszawie. Michał Walczak wymyślił kabaret. Kabaret intelektualny, kabaret taki literacki, gdzie ładunkiem takim emocjonalnym była muzyka i piosenki. I przez 7 lat pracowałam właśnie w tym kabarecie. Po tym kabarecie przeżyłam też fantastyczną przygodę. Zrobiliśmy 15 odcinków takiego formatu amerykańskiego i tam wcielałam się w różne postaci z salonów politycznych, między innymi w panią Szydło. I potem nagle nastąpiła pandemia i przestaliśmy grać. Przestaliśmy grać, zaczęliśmy coraz więcej czasu spędzać tutaj w Beskidzie Niskim i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dobra, trzeba się tutaj przerzucić swoją energię. Trudno być w dwóch miejscach naraz. Ja jeszcze bardzo długo dojeżdżałam do Warszawy stąd. Trudno mi było to odciąć, jak gdyby nie byłam pewna, że tutaj mogę się wyrażać w taki sam sposób jak tam. Nie czułam tego do końca jeszcze, więc potrzebowałam takiego momentu, który mi pomoże podjąć tę decyzję. Kocham Warszawę, kocham teatr, kocham uczestnictwo w wysokiej kulturze, więc dlaczego miałabym to po prostu tak porzucić dla, wydawało mi się wtedy, niczego. Wydawało mi się, że stanę na środku i w ogóle nikt nic nie będzie ode mnie chciał, a ja chcę mówić, wyrażać się, kreować. Zróbmy ze Słoikowa twierdzę kultury. Ania, ja chyba hasło mam nawet. Słoikowo zasługuje na teatr. Wpadłam na pomysł, że napiszę podanie o stypendium ministerialne i wymyśliłam właśnie taki projekt na ten teren. Wymyśliłam sobie, że będzie się ten projekt nazywał Cztery Pory Roku, ponieważ te cztery pory roku są tutaj bardzo mocno, sensualnie odczuwalne. Ponieważ ludzie tutaj są w tym trybie, poprzez to, że jest to miejsce, gdzie jest dużo rolników, gdzie jest dużo ludzi, którzy pracują w ziemi i tak dalej. Czyli wiosna, lato, jesień, zima, to są takie bardzo sensualne tutaj pory roku. I do każdej tej pory roku wymyśliłam projekt, taki spektakl. Historie dawne w nowym przeglądają, wiary się mieszają, z sobą splatają. Historie dawne w nowym przeglądają. Marlena Moździńska, przyjechałam z Warszawy, mieszkam w Beskidzie Niskim od 7 lat i jestem członkinią grupy teatralnej Plemię w Ujściu Gorlickim. Miałam takie poczucie, że zamieszkawszy na wsi będę daleko od kultury i gdzieś tam sobie się z tym w głębi duszy pogodziłam, no bo wiem, że jakby centrum kultury zazwyczaj jest w mieście. I myślałam sobie, że no trudno, będę jeździć sobie raz na jakiś czas do Krakowa, może do Nowego Sącza, może do Warszawy skoczę raz na jakiś czas do teatru czy do kina. A okazało się, że znajdując ludzi o podobnej wrażliwości, możemy sobie tutaj stworzyć tę kulturę i wydaje mi się, że robimy to całkiem nie najgorzej. Strzeż nas, o Panu,
No i to jest wspaniałe, że my po pierwsze tworzymy coś wspólnie, po drugie mam takie wrażenie, że każdy z nas indywidualnie się też pięknie rozwija. No niektórzy debiutują mając 70 lat i okazuje się, że to jest jakieś ich po prostu też niespełnione marzenie wystąpić na scenie, co jest dla nich ogromnym stresem, bo myślę, że młodsze dzieci jakoś trochę bardziej na luzie do tego podchodzą. No ale jakby mam takie poczucie, że to, co sobie kiedyś parę lat temu powiedziałam, że no dobra, wyprowadzam się na wieś i trudno, no akceptuję ten fakt, że tego teatru w moim życiu będzie mniej, no okazało się jakąś taką nieprawdziwą tezą, że ten teatr można stworzyć wszędzie, kumulując wokół siebie ludzi z pasją, tworząc im bezpieczną przestrzeń do tego, bo mimo, że Monika stara się bardzo utrzymać grupę w dosyć dużej dyscyplinie, ponieważ jest nas czasami na próbie ponad 30 osób, więc ta dyscyplina musi być. No niemniej jednak każdy wie, po co tam jest i wie, że to nie jest dyscyplina dla samej dyscypliny, tylko po to, żeby coś stworzyć fajnego. Po pierwsze, ja zrozumiałam, że teatr nie jest tylko dla elit i że teatru jako przestrzeni zabawy, kreacji potrzebują wszyscy. Na różnym poziomie intelektualnym. Ludzie, których zaprosiłam do swojej współpracy, są to ludzie, którzy robią różne rzeczy w życiu, tak? Mamy tutaj panią, która pracuje w pralni w Uściu Gorlickim, prowadzi pralnię. Mamy panią ekonomistkę. Mamy dziewczynę, która prowadzi piękną agroturystykę. No trudno mi jest teraz sobie przypomnieć, ilu profesji jak gdyby dotykają uczestnicy naszego przedsięwzięcia, ale naprawdę są to ludzie z różnych dziedzin. Jestem Tomek Sztaba, jestem w grupie Plemię, w Uściu Gorlickim mieszkam. Od zawsze lubiłem sztukę, właśnie muzykę, zwłaszcza muzykę, bo ponad 10 lat siedzę w tym, że tak powiem, po zespołach i tak dalej. Gram na gitarze, na wokalu jestem i jakoś dotarłem do tego teatru tutaj lokalnego i pochłonęło mnie to, że można sztukę przeżywać właśnie na różne sposoby, że można dawać te emocje ludziom w ten sposób, można coś przekazać, jakąś treść. Zrobiliśmy między innymi Sobótkę, nazywał się ten spektakl Kochanowski, Kochanowski, Odrzuć wszystkie nasze troski. Drugi spektakl to były Dziady Beskidzkie, inspirowane literaturą sąsiada tutaj z zamiedzy pana Stasiuka, ale i również Moniki Schneiderman. Później zrobiliśmy Jasełka, też takie wielokulturowe. Akcja tych jasełek odbywała się w cerkwi grekokatolickiej, gdzie nie było prądu i ogrzewania. Była niesamowita zima tego roku, było minus 20 stopni, ludzie przychodzili z kołdrami, siedzieli, w ogóle opary oddechowe unosiły się w cerkwi. To było też niesamowite, bo ten mróz okazał się jednym z głównych bohaterów w ogóle tego wydarzenia. No i jeszcze na wakacjach popełniliśmy fantastyczną adaptację, sama się chwalę, bo sama ją napisałam, na podstawie prozy Mani Strzeleckiej Beskid Beskidu. Więc jak poczułam, że ludzie chcą się wyrażać i w ogóle chcą brać to moje doświadczenie, nie tylko moje, ponieważ potem dołączył jeszcze do mnie mój partner Mariusz Laskowski, to nagle poczuliśmy, że jesteśmy w dobrym miejscu i że zostajemy. I tak naprawdę od roku można powiedzieć, że jesteśmy już tutaj, tak na dobre. Dawid Drąg, jestem z Uścia Gorlickiego. Należę tutaj do grupy teatralnej Plemię. Dziady Beskidzkie to był w ogóle piękny projekt. Graliśmy żołnierzy wtedy akurat. Tutaj, prawda, którzy zginęli i leżą w grabiu na cmentarzu. To było takie bliskie sercu. Musieliśmy zagrać takie ostre, charakterne osoby, które po prostu żalą się tym, co tu się działo. Opowiadają o tym wszystkim. I to też było piękne. No pod wieloma względami. Też graliśmy to Wesołej na Zaciszu, gdzie po prostu stara kaplica, można nazwać to, myślę,
taką, nie wiem, szopą teatralną, zamieniła się po prostu w rytualną oazę tego całego obrzędu przywoływania tych tutaj lokalnych duchów. W Dziadach Beskidzkich gram postać wdowy, która na pogrzebie rozpacza nad śmiercią zmarłego męża, a ten mąż był pijakiem, był despotą, był człowiekiem, który mnie bił. I moja rola polega na tym, że ja tak naprawdę nad jego trumną rozpaczam, ale wśród wszystkich zebranych wokół tej trumny próbuję go tłumaczyć, że to wcale nie był taki zły mąż, że nikt z was nie jest bez winy, któż z was jest święty. I to jest też dosyć trudna rola, która pokazuje mi, że nawet będąc w jakimś toksycznym związku, a tych związków na świecie jest bardzo dużo, będąc w nim próbujemy się zawsze jakoś wytłumaczyć, dlaczego w nim jesteśmy. Próbujemy usprawiedliwić nawet zło czynione przez naszego partnera. Ja tam chlipię, krzyczę, rzucam się w piersi śmierci, która mnie tam podtrzymuje z jednej i z drugiej strony. Ej, byli chłopcy, byli, ale się minęli i my się miniemy po malutkiej chwili. Paliliśmy ogień, ludzie siedzieli w kożuchach, było dużo właśnie świec, ludzie siedzieli naokoło naszego stołu i czuliśmy się jak na jednym wielkim, dziwnym widowisku. To było niesamowite wydarzenie, tym bardziej, że dużo ludzi zaczęło wtedy już do nas przychodzić. Ja przyjęłam taką postawę, że będę mówić przede wszystkim prawdę o sobie. A moja prawda jest taka, że ja jestem wnuczką osadnika, czyli mój dziadek, Adam Chmielowski, przybył spod tarnowskiej wsi tutaj, na te tereny w 1947 roku, żeby zasiedlać gospodarstwa zostawione przez Łemków, którzy zostali wysiedleni w trakcie akcji Wisła. I ja od dziecka czułam bardzo różne uczucia związane z pobytem w tej chyży łemkowskiej. Pamiętam, że był taki napis, liczba, rok 1926. Pytam babci, babciu, czy wyście ten dom budowali? Nie, nie budowaliśmy tego domu. Ja przyszłam tutaj sadzić las, dziadek tu już mieszkał, tutaj się pojawiła twoja mama w tym domu i tak dalej. Wiesz, Terka, ja już jestem stara i tak sobie myślę, może ten Bóg i mieszka w cerkwi. Potem również zaczęłam doświadczać tego, jak Łemkowie po 10 latach takiego wygnania zaczęli przyjeżdżać i odwiedzać te domy. Mój dziadek był bardzo chyba dobrym i empatycznym człowiekiem, ponieważ do momentu śmierci tego pana, do którego należało to gospodarstwo, w ogóle nic w tej przestrzeni nie zmieniał, tak? Z ogromnym szacunkiem podchodził do tego domostwa. Nauczę swoje dziecko po Łemkowsku. Moi dziadkowie przyjaźnili się z Łemkami, z Romami, z prawosławnymi, z grekokatolikami. To byli prości ludzie, ale jak mówię, bardzo empatyczni. I ja miałam po prostu dobre doświadczenie. Nie byłam zraniona w jakikolwiek sposób albo uprzedzona do jakichkolwiek kontaktów. Dlatego może mi było po prostu łatwiej to robić. Przez to, że jak gdyby też sama się interesuję kulturą łemkowską i kulturą na tych terenach, więc staram się z nimi na nowo jak gdyby podążać za tą historią i na nowo ją rozczytywać. Mój dziadek był Łemkiem, moja babcia już jest Polką, więc to się tam wymieszało, już nie żyjemy w tej kulturze łemkowskiej. Jakoś stricte tradycje, święta, nieświęta, wszystko było już przekazywane jakby po polsku. No ale prawda, za dziecka pamiętam dużo rzeczy, na przykład dziadek robił łyżki drewniane, miał swój warsztat, zawsze się tam strasznie kurzyło. Prababcia z drugiej strony doglądała gospodarstwa. Chodziliśmy też czasem do cerkwi. Tak. Ona jest matką i ojcem. Akurat w tej sytuacji, gdzie mam korzenie i polskie, i łemkowskie, ciężko byłoby jakby identyfikować się z jedną stroną. I tak w pewnych, prawda, aspektach czuję się Polakiem, a w innych czuję się Łemkiem.
I wydaje mi się, że to też jakby super zgrywa się z tymi naszymi sztukami, gdzie właśnie łączymy tą tutaj lokalną wielokulturowość, gdzie było wielu Łemków, Żydów, wiadomo, Polaków. Dlatego no też tutaj się super czuję, po prostu w tej grupie, gdzie jest duża tolerancja, nie ma jakichś, prawda, niesnasków, jakichś podziałów, sporów. Właśnie spektakle pokazują, że w ogóle to wszystko jest ponad tymi podziałami i jednoczą tak naprawdę ludzi. Pokazują, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Jaszko żyty na czużyni. My na pewno, nie chcę używać słowa ekumenicznie, ale staramy się do tego podchodzić w ten sposób, że wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy wywodzą się owszem z różnych kultur, z różnych religii, ale jesteśmy sąsiadami, łączą nas podobne problemy i to jest dla mnie taką esencją tego, że tak naprawdę mnie nie obchodzi, czy za moją miedzą mieszka rodzina Łemkowska, Polska, czy może, nie wiem, potomkowie Żydów albo zielonoświątkowcy. Mnie interesuje, czy jest dobro w tym człowieku, czy my sobie coś możemy wzajemnie dać, możemy sobie pomóc. Myślę, że też o tym są te przedstawienia. O szacunku, który jest dla nas wszystkich ważny, ale nie jako ludzi z różnych kultur, tylko w ogóle jako człowiek dla człowieka. Musimy się zwyczajnie szanować. Bardzo wierzę w to, że opowieść powtarzana ciągle i ciągle od nowa, tak? Opowiadana, dzielenie się w grupie, wśród widzów, jest to element uzdrawiania społeczności, ludzi z różnych właśnie głębokich zranień. Więc z dużym szacunkiem podchodzę do tych tematów na tych ziemiach i bardzo chętnie je aplikuję, jak gdyby przyswajam. Wchodzę głębiej i tutaj jak gdyby umiejscawiam te nasze narracje, tak? Że one płyną bardzo głęboko z tego miejsca, z tych źródeł, z tego serca Beskidu. Tak, po świecie niechaj wszędzie twoja wiara wieczna będzie. Myślę, że każdy z nas, uczestnicząc w tych przedstawieniach, wchodzi w jakieś takie swoje zakątki serca, w których albo dawno nie był, albo nigdy w nich nie był. Gdzieś tam każdy z nas przerabia swoje czasami trudniejsze sprawy, mówi o tym, o czym może na co dzień na głos by nie powiedział. Na pewno przełamujemy jakieś swoje słabości, wychodzimy ze strefy komfortu. I to są wszystko sytuacje, które bardzo często na próbach wprowadzają nas w ogromny stan wzruszenia, którego czasami nawet nie jesteśmy sobie w stanie wytłumaczyć. Na pewno teatr zwiększa pewność siebie, jakby rozwija tą percepcję, jeżeli chodzi o głębie odczytywania właśnie sztuki jakiejś tam, no więcej się widzi po prostu, jeżeli chodzi o różne takie głębsze aspekty, właśnie takie rozkminy życiowe, że tak powiem. Ja się czasami wzruszam w ogóle w takich momentach, w których bym nie przypuszczała, że w ogóle popłyną mi łzy w środku próby, na przykład, nie wiem, ktoś pięknie zaśpiewa, a to, że jestem w przyrodzie, czyli łączę te swoje elementy ulubione, tak, przyroda, wieś, odgłosy przyrody i teatr w tym wszystkim, no sprawia, że przeżywam katarzis. Mnie to na przykład bardzo rozwinęło, jeśli chodzi o, można powiedzieć, osobowość i tak dalej, bo ja byłem bardzo osobą skrytą zawsze i taką, może nie mało rozgarniętą, ale po prostu mało taką otwartą do ludzi i właśnie zawsze się kryłem z tym okazywaniem swoich emocji, a tutaj to po prostu poczułem taki strasznie szybki progres i to było mistyczne, niezwykłe. Nie doświadczyłem nigdy wcześniej czegoś takiego, ale jednak ten teatr potrafi rozwinąć. Też interesują mnie właśnie te plemienne, dawne zwyczaje społeczne, kiedy ludzie siedzieli w kręgu i dzielili się swoimi historiami i czuli, że mogą się rozluźnić i mogą się właśnie wypowiedzieć, mogą być wysłuchani. Rzadko w ten sposób się grupujemy, myślę, jako społeczność. Tutaj jest to dosyć proste się okazało, bo ludzie mają trochę więcej czasu.
I też wystarczyło im pokazać trochę swojej prawdy, ujawnić swoją historię. Zainspirowało ich to do dzielenia się i właśnie mamy dzieciaki, mamy małe plemię, takie dzieciaki 7-12 lat, mamy fantastyczną młodzież 13-16, mamy młodzież, która wróciła po studiach albo jeszcze studiuje, są w trakcie studiów, ale chcą tu wrócić. To ich też przekonało i to jest dla mnie takie fantastyczne, że oni chcą tutaj wrócić, bo oni zobaczyli przez to, co my robimy, że można tutaj żyć ciekawie. Żyć po prostu ciekawie. Jest taka książka w ogóle pod tytułem Niech wychowa cię cała wioska, coś w tym stylu. I myślę, że jesteśmy państwem w państwie, że jesteśmy taką wioską w tej wsi, którą spaja ten teatr. I to nam daje takie właśnie poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi. Możemy wiele od siebie czerpać, jeżeli chodzi o doświadczenia i o podejście do świata, spojrzenie na świat, jeżeli chodzi o w ogóle o człowieczeństwo, o sztukę. Przypomnijcie sobie małego Mariuszka, małą Moniczkę. A czym one się tam bawią, te dzieciaczki? A może bawią się w sklep? A może chcą być nauczycielem? A może chcą na przykład być panią na kasie? A dlaczego nie? Zobaczcie, co one tam robią. Przypomnijcie sobie swoją duszę, a potem weźcie głęboki oddech, wyłączcie się na powierzchnię i podejmijcie decyzję. Zacznijcie znowu czuć. Czuję się tutaj bardzo dobrze sama ze sobą, czuję się dobrze z tymi ludźmi. Wiadomo, to nie jest idealny świat, on ma swoje również ciemne strony, ale nie są one mi aż tak straszne. Może to też już pewne doświadczenie, że tak szybko nie przejmuję się tymi tematami, które w małych miejscowościach są powszechne, czyli jakimś tam ludzkim gadaniem, tak? Odczuwam też, że nie jestem postrzegana jako osoba tak zwana łopca tutaj, że nie jestem tutaj łopca, tylko że jednak ta moja rodzina, która tutaj przybyła, że ona też miała tutaj swoją historię i ta historia jest we mnie i nie wypowiadam się z miejsca człowieka, który poucza, ale który jest ciekawy tych ludzi tutaj. Czuję szczęście, że tutaj jestem. Po prostu jestem szczęśliwy, że wróciłem tutaj i mogę na to wszystko patrzeć. To piękno natury i odczuć ten spokój, który jest dookoła. Czuję się w pełni zakorzeniony i mam nadzieję, że życie mnie nie zmusi do tego, żeby stąd uciekać. W Warszawie, żeby przyjechać do pięknego lasu, trzeba się wybrać na wielką wyprawę. A tutaj, jak przychodzę po takiej próbie, przeskakuję potok, albo nawet do niego wchodzę do lasu. Po prostu kilka świadomych oddechów i jestem znowu na wakacjach. To są takie nieustające wakacje, jeżeli chodzi o kontakt z przyrodą, z tym tempem tutaj. Czuję się tutaj dobrze i bezpiecznie, po prostu. No i jestem na takim etapie życia, że mam bardzo dużo marzeń i bardzo mnie ta ziemia inspiruje, więc chcemy tutaj opowiedzieć bardzo dużo historii, więc jak gdyby będę na pewno starała się być strażniczką tych historii, bardzo mnie to interesuje i to, jak to działa potem na naszych widzów. Jestem też na takim etapie, że chcę w końcu kupić kawałek ziemi i właśnie tutaj osiąść. Jestem też przed budową domu i nie chcę też nabierać tych wszystkich strachów, że budowa domu to jest okropny, ciężki, żmudny proces. Właśnie chcę podejść do tego, że to jest też jakaś nowa rzecz, której się chcę nauczyć. Staram się podchodzić do tego z ciekawością. Póki co jest mi tutaj dobrze i chcę tutaj zostać. I wyszłam z tej świetlicy. Co mnie podkusiło, żeby kandydować na tego sołtysa? Co mnie podkusiło? Swoje będę robił.
Założę farmę leczenia z ego. Fajna zabawa się zapowiada.